bo jest zabawny. Opowiada o nas. Opowiada o naszej próżności, o naszym świadku. Mnie się podoba. Póki co mam więcej wad, ale staram się trochę uzalecić, więc zobaczymy, co z tego wyniknie. Jest to postać, która szuka swojego miejsca w życiu mimo dojrzałego wieku i trochę je znajduje w trakcie akcji. I to mi się podoba. No ale to jest takie pytanie, na które właściwie nie powinno się odpowiadać. No bo jak odpowiem, no to co? Nie odpowiem. Po prostu zobaczcie, ale obiecuję, że zaskoczę. No. To jest taki agent, który umie poprowadzić aktora nie tylko w sensie podpisania umów o pieniądze, ale broniący jego wizerunku. Aktora wizerunku i broniący go od projektów, które nie są może dla niego dobre. Trzeba mieć dobre wyczucie, wydaje mi się. To nie jest takie łatwe. Ale myśląc o marzeniu agenta, to gdybym prywatnie nim był, to starałbym się być taki, który rozpoznaje dobre strony aktora i stara się szukać wyzwania, które go rozwijają. Dzisiaj zaczynamy dopiero troszeczkę, w związku z tym mam za mało doświadczenia. Przymierzam się, szukam. Jest to sytuacja trochę taka dla mnie jeszcze wewnętrznie niepewna, ale udaję, że wszystko wiem. Ja uważam, że wyróżnia się po prostu bardzo, bardzo dobrym pomysłem. To jest po prostu świetny pomysł i dlatego rozumiem, że sprzedał się w wielu krajach, nie tylko w sensie tego oryginału oglądanego francuskiego, tylko że inne kraje to też zrobiły, bo ma to sens. To jest po prostu bardzo dobry pomysł.